Nie wiem, jak mogłem ostatnio mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, komu mógłbym zaufać, bo tak naprawdę wszyscy tutaj kłamią. Powiedzcie mi, drodzy, ja jestem DayZSowski, to jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's Sister Location. Przed nami piąta i zarazem ostatnia noc, po której okaże się, czy zostanę pracownikiem miesiąca, czy może podzielę tragiczny los protagonisty z The Joy of Creation. Oczywiście bardzo bym się ucieszył, gdybyście dobili do 15 tysięcy łapeczek w górę pod filmem i znając życie, chcecie, żebym nagrał dla was alternatywne zakończenie. Z chęcią to zrobię, tylko jeszcze nie wiem, ile ich jest. Możecie mi to zaspoilerować w komentarzach. Tym razem na to pozwalam. A teraz bez zbytego gadania możecie zostawić sobie tam gdzieś taktyczny bekon, a ja rozpoczynam tę przeklętą noc. Miejmy nadzieję, że Baby trzyma się zasady 6 randek. Chyba czegoś nie zrozumiałem. Welcome back to your last day on the job. That is the last day of your first week. Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation. You've earned your one-week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket, the cost of which will be taken out of your next paycheck. Chwila, moment, dostałem bonus. Baskets containing fruit, nuts, flowers, and of course the ever-popular cash basket. Będzie mi przekazany w formie... Using the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket you would like to receive. Jakiegoś koszyka z słodyczami i owocami. Ale później mi to obetną z kolejnej wypłaty. Dzięki za taki bonus. Dobra, już wiemy, że Mike nie działa. Wiecie co, ja mam bardzo złe doświadczenia z masłami. Szczególnie z masłowaniem tyłka korps party. Also, feel free to ask them why they are still there and encourage them to go home. Zastanawiam się, co by się stało, gdybyśmy w poprzednim odcinku jednak ruszali się, gdy pracownicy byli w pobliżu. Może by nas wypuścili? A może nie? W każdym razie... Czas rozpocząć noc piątą. Naprawdę jestem ciekaw, ile jest tych zakończeń. Dwa alternatywne pewnie są minimum. Zawsze tak było. I w tej kwestii pewnie za dużo się nie zmieni. Ale... Zaczynam coraz mniej ufać Baby. Nie wiem czemu. Mam takie wrażenie, że ufania animatronikowi nie jest dobrym pomysłem. Po co w ogóle przyszedłem do tej pracy w jeszcze jeden dzień? Ja bym normalnie po pierwszym czy drugim dniu dał sobie spokój. Szczególnie po tym, co stało nam się ostatnio. Tak, sprawdźmy, czy Ballora jest na scenie. Oczywiście, że jest. Great. Now let's check on Funtime Foxy. Serio? O, jej tam nie było! To było bardziej oczywiste. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Chwila, Ballory... Your task today will involve more maintenance work. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium. As always, please proceed with caution. Nie chcę iść tam tędy. Tylko to nam otworzono? Więc tak, tylko wam przypomnę, że ostatnio widzieliśmy, jak rozkładali Ballorę. Nie wiem, czy złożyli ją z powrotem, ale... To się dla nas i skończy dobrze. Zapomniałem, jak tu się chodziło. Zaczynam się martwić. Speedrun? Robimy speedruna, pierniczy to! Boże, go tam faktycznie nie było. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Okay. Our technicians will take it from there. Czyli... Co tam... Tam coś jest tu. Can you hear me? Tak, słyszę cię. I'm pretending. Tam coś jest. To jest kabel. Przewód. I could pretend. The cameras are watching. I must be careful not to move.
Ona się nie może ruszać, bo kamery na nas patrzą. Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. I'm broken. I can't be fixed. Skoro nie można cię naprawić, to masz świetny pomysł. Dokładnie. Scooping Room coraz bardziej mi się podoba. Will you help me? I want you to save what is good, so the rest can be destroyed and never recovered. But you must be careful. Ballora is here. Część Baby muszę zniszczyć, a część uratować. Aha, czyli to prawdopodobnie ona jest gdzieś tam z tyłu. Albo to po prostu naprawdę jakieś przewodnicy wiszą. Nie podoba mi się to, że to jest takie puste. To jest chyba to. Mamy jakiś kod, pewnie gdzieś tu jest zapisane. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 3, 9. Który to jest kod? Bo wiecie, czasami jest tak, że od góry są wypisane cyfry, czasami od dołu i teraz pewnie będziemy musieli się przekonać, która wersja jest poprawna. Nie. Nie. Okej. Dlaczego ona mnie atakuje za każdym razem, kiedy próbuję cokolwiek zrobić? To jest nie w porządku. 7, 3, 9, 7, 8, 7, 1, 9, 8, 6. Good. A hatch should have opened. Take the card that you find inside. Co się otworzyło? A tu jest karta jakaś. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium. Ona będzie mówić mi, jak mam iść do Scooping Roomu. I want you to destroy this body. Put the card into your handheld device and I can continue to speak to you. Po prostu musiałem to robić bardzo szybko, na to wychodzi. Press the green button to your left. Lara. Tam są jakieś oczy. Jak się mogę odwrócić, proszę? Proszę. Tam ktoś jest. Tam ktoś jest. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Ballora is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. Okej, odwróciłem się chyba. She will not follow you. Go forward. Stop. Go forward and left. Iść do przodu i w lewo, to znaczy mam iść strefem jakimś, czy jak mam iść? Mam nadzieję, że nie muszę kodu od nowa wpisywać, będę bardzo zły, jeżeli tak będzie. Nie muszę, nie? Going. Stop. Be silent. Go forward and left. Stop. Nic nie widzę. Nic. Go forward. You are almost there. She is right in front of you. Don't move. Ona wcale tego nie słyszy, nie? He is here to help, Ballora.
He is not here to hurt us. Ballora, he is here to help us. Go forward again. Ballora is behind you. She is afraid of the scooping room. She will not follow you. Myszka oznacza, że to przyszedłem. Warning, you've entered a highly dangerous area. Ostatnio. You have entered from maintenance hatch 1B, reserved for cleaning and repair of the scooper. Entering this side of the room is strictly prohibited by unauthorized personnel. O, wszystkie animatroniki w formie, która mi najbardziej odpowiada. You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. Czy tam ktoś jest za szybą? Funtime Freddy has already been here today. Ballora has already been here today. Kto do nas teraz mówi? Circus Baby has already been here today. I've been mówiłem, out że nas before, szukali. But they always put me back. They always put us to back tylko inside. Syntezator mowy od Baby. There's nowhere to nie for us ona. To hide here. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could nie. Hide. If we jeżeli to się like skończy jak w DJ of Creation, then we would have somewhere to go. To będzie mi smutno. The scooper only hurts for a moment. To jest ten scooper? A możemy stąd się ruszyć? Nic nie mogę zrobić. Każdy mężczyzna teraz poczuł ten niesamowity ból. O ile graliśmy mężczyzną faktycznie. O. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. To jest ta scena. Jak ona zajęła się tym małym dzieckiem. Jesteśmy w domu? Nie, to jest... Jednak ten scooping room dalej. I teraz on... Albo to... ma naszą twarz. To jest oczy grozy. Dobra. To przed nami alternatywne endingi. Mam nadzieję, że jesteście na nie gotowi. Bo ja nie. Przynajmniej dostaliśmy jedną gwiazdkę. Nie wiem ile ich jest. Nie zamierzam zdobyć wszystkich, bo jeżeli... To by oznaczało, że trzeba byłoby jakieś custom nighty przejść w postaci 20-20-20, które nie wiem jakby tu wyglądały, skoro my nie robiliśmy tego co w każdym zwykłym FNAF-ie. O! Jest jedna niewiadoma, która się pewnie odkryje z kolejnymi gwiazdkami i to jest pewnie ten ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, co się tutaj działo. My byliśmy w scooping room. Parts and service to był ten pokój, w którym byliśmy z... Baby. Później... A tu jest jeszcze jeden pokój, do którego moglibyśmy iść w prawo, gdybyśmy nie słuchali jej. Ciekawe, czy moglibyśmy po prostu dojść do pokoju kontrolnego, tak? Normalnie uciec. To wszystko trzeba jeszcze raz przejrzeć. Do zobaczenia kolejnym razem i cześć!